Zostawili dane Afgańczyków. Brytyjskie MSZ tłumaczy Afganistan. Zostawili dane pracowników. Brytyjskie MSZ przyznaje się do błędu. W ambasadzie w Kabulu odnaleziono porozrzucane na podłodze dokumenty z danymi osobowymi, w tym adresami, kilku afgańskich pracowników oraz aplikacje ubiegających się o pracę w charakterze tłumaczy. Brytyjskie MSZ przyznaje, że był to błąd i tłumaczy się pośpiechem podczas ewakuacji. Tym niemniej Komisja Spraw Zagranicznych Izby Gmin zapowiedziała wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Dziennik The Times ujawnił w piątek, że jego korespondent w Afganistanie, towarzysząc talibom podczas patrolowania opuszczonej brytyjskiej ambasady, znalazł porozrzucane na podłodze dokumenty z danymi osobowymi, w tym adresami, kilku afgańskich pracowników oraz aplikacje ubiegających się o pracę w charakterze tłumaczy. Zgodnie z procedurami na wypadek ewakuacji, dokumenty te powinny zostać zniszczone. Dane znalazł korespondent w Afganistanie, łącznie były tam oddane 7 osób. Korespondent The Timesa napisał, że zadzwonił pod znajdujące się w dokumentach numery i stwierdził, że niektórzy z afgańskich pracowników zostali już ewakuowani do Wielkiej Brytanii, ale nie wszyscy. Wśród tych będących nadal w Afganistanie było 3 pracowników i 8 ich członków rodzin, w tym 5 dzieci, którzy utknęli w tłumie koło lotniska w Kabulu. Ostatecznie oni też zostali odnalezieni i uratowani. Ale jak zaznaczył The Times, wygląda, że stało się to dopiero, gdy gazeta przekazała ministerstwu te dane. Los 2 osób, które ubiegały się o pracę tłumaczy, nadal jest nieznany. Ewakuacja z Afganistanu. Ministerstwo przyznało się w piątek do tego błędu, wyjaśniając go pośpiechem, jakim była prowadzona ewakuacja. Niestrudzenie pracowaliśmy nad zapewnieniem bezpieczeństwa tym, którzy dla nas pracowali, w tym nad zapewnieniem bezpieczeństwa 3 rodzinom. Wycofywanie naszej ambasady odbywało się w tempie, w jakim pogarszała się sytuacja w Kabulu. Dołożono wszelkich starań, aby zniszczyć wrażliwe materiały, oświadczył rzecznik resortu.